Diety bez mięsa w ostatnim czasie coraz bardziej zyskują na popularności. Istnieje też coraz więcej dowodów naukowych świadczących o tym, że ograniczenie spożycia mięsa na rzecz produktów roślinnych wiąże się z pewnymi korzyściami zdrowotnymi. Może zmniejszać ryzyko chorób układu krążenia, zmniejszać ryzyko niektórych nowotworów oraz cukrzycy typu drugiego. Należy jednak pamiętać, że ograniczenie bądź też eliminacja pewnej grupy produktów z diety może zwiększać ryzyko wystąpienia niektórych niedoborów pokarmowych. W mięsie znajdziemy przede wszystkim białko, składniki mineralne takie jak cynk i żelazo oraz witaminy z grupy B, a w szczególności witaminę B12. Eliminując mięso, na te właśnie składniki powinniśmy zwracać szczególną uwagę w swojej codziennej diecie. Najlepszym zamiennikiem będą nasiona roślin strączkowych, takie jak soja, soczewica, bób, groch czy ciecierzyca oraz ich przetwory, takie jak na przykład tofu. Produkty te charakteryzują się wysoką zawartością białka, witamin, w tym także witamin z grupy B, składników mineralnych, a w szczególności potasu, wapnia, magnezu i żelaza oraz błonnika pokarmowego, którego próżno szukać w mięsie.